tam była karteczka w środku, włożona przez męża, że jego trzeba chronić, bo on jest polskim bohaterem. I dopiero po kilku latach ujawnić te dokumenty. Ja je za szybko ujawniłam. I to jest moja głupota, powiedziałabym, bo nie powinnam była tego robić. W życiu nie wygrają ze mną, dlatego że po mojej stronie jest prawda. To Kiszczak zrobił donosy dwa razy na mnie, a nie ja na niego. Mąż z Wałęsą tworzył okrągły stół. O, pierwsze rozmowy prowadził z Wałęsą. Cały czas Kiszczak i Wałęsa to były dwie osoby najważniejsze przy okrągłym stole. Nazywam się Tomasz Kupiec. Od ponad 23 lat pracuję w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Jestem szefem pracowni genetyki sądowej. Nasze badania wykonujemy na zlecenie prokuratury, policji oraz sądów. W naszej pracy zdarzają się również ekspertyzy dotyczące ważnych wydarzeń z historii Polski i Europy. Swoich wcześniejszych badań i publikacji oczywiście byłem bardzo zainteresowany tym znaleziskiem, no i starałem się do niego jak najszybciej dotrzeć. Czytałem te dokumenty z ogromną uwagą z taką atencją, dlatego że no, chciałem się przekonać, czy te dokumenty są po pierwsze autentyczne. I kiedy znalazłem te oryginały tych donosów, które wcześniej mieliśmy w postaci kopii, kiedy znalazłem całe kolekcje notatek służbowych funkcjonariuszy SB, których już doskonale znałem, rękopisy, kiedy jakby obejrzałem autentyczność tej historii, mnóstwo drobiazgów, szczegółów dotyczących numerów rejestracyjnych samochodów, wyglądu budynków. Jest to dokumentacja, można powiedzieć, modelowa, jeśli chodzi o prowadzenie agentury. Jest to wreszcie dokumentacja, która jest porażająca, jeśli chodzi o skalę doniesień agenturalnych, informacji przekazywanych na szereg osób. No i takim drugim, późniejszym odczuciem to była taka ogromna satysfakcja, że to, co wtedy żeśmy zebrali ze Sławkiem Cęckiewiczem, takie no, strzępy rozbitego lustra i pokazaliśmy to, co wtedy wiedzieliśmy, znalazło potwierdzenie w 100%. Zażądała, podała kwotę, to była kwota 90 tysięcy złotych. Dużo kosztuje nagrobek, że dzieci mają kredyt, że musi zatrudnić Ukrainkę. Wyliczyła taką kwotę, taką podała kwotę podczas spotkania. Bez komentarza. Wprowadzeni jesteście Państwo w błąd. Czyli IPN kłamie, tak? Proszę mi przypomnieć, co tam jest. Ja sama nie wiem, co tam jest. A Pani nie oglądała tych dokumentów wcześniej? Wszystkich nie. Tylko wiem, że tam Wałęsy są dokumenty. To jedno wiem. Właśnie postanowiłam pójść do IPN-u. Myślałam, że to jest taka instytucja, no, która zapewnia mi jakiś, ja wiem, no, spokój. A ja je za szybko ujawniłam. I to jest moja głupota, powiedziałabym, bo nie powinnam była tego robić. Akta, które zostały poddane oględzinom, składają się z teczki personalnej i teczki pracy tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek.
teczce personalnej znajduje się koperta, a w niej odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, podpisane Lech Wałęsa-Bolek. Są również między innymi odręczne, podpisane pseudonimem Bolek, pokwitowania odbioru pieniędzy. Dokumenty znajdujące się w obu teczkach obejmują okres lat 1970-1976. W opinii uczestniczącego w czynnościach eksperta archiwisty dokumenty są autentyczne. Po odnalezieniu dokumentów willi Kiszczaków w Polsce ruszyła medialna burza. W licznych gorących dyskusjach i polemikach brali udział historycy, publicyści oraz zwykli ludzie, dla których sprawa domniemanej agenturalnej przeszłości Lecha Wałęsy nie była obojętna. Wówczas nie było jeszcze wiadomo, jak cała sprawa się skończy. Jadę do Białegostoku. To tam prowadzono śledztwo w sprawie wiarygodności dokumentów z teczki tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Bolek. Prowadziła je prokurator Katarzyna Opacka. Śledztwo w sprawie podrobienia dokumentacji dowodowych teczek współpracy ze służbami bezpieczeństwa za lata 1970-1976 dotyczące tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek wszczęte zostało 25 lutego 2016 roku. Wszczęto je po licznych medialnych wypowiedziach pana Lecha Wałęsy, w których kwestionował on autentyczność tych dokumentów, twierdząc, że podrobiono je na jego szkodę. Nie może być żadnych materiałów mojego pochodzenia. Gdyby były, nie byłoby potrzeby podrabiać. W sądzie to udowodnię. Ale walczą, nawet trupem Kiszczaka. Mali ludzie. Zwycięzcy się nie sądzi. Nie jesteście w stanie kłamstwami, pomówieniami, podróbkami zmienić prawdziwych faktów. To ja budowałem i stałem od 1970 roku na czele głównego odcinka walki. Wedle zachowanych dokumentów archiwalnych i dokumentów ewidencyjnych Lech Wałęsa podjął współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa w grudniu 1970 roku, po wydarzeniach grudniowych, kiedy w atmosferze bardzo silnych represji, przesłuchiwań, po tym jak krew lała się wcześniej na ulicach, miały miejsce takie dosyć obszerne działania Służby Bezpieczeństwa zmierzające do z jednej strony spacyfikowania nastrojów, a z drugiej strony do pozyskania agentury, żeby SB miała dokładne informacje na temat tego, co dzieje się w ogóle na wybrzeżu, w stoczni. Thank you.
Do tej sprawy zresztą ściągnięto różnych funkcjonariuszy z różnych wojewódzkich urzędów bezpieki. No i jednym z takich był właśnie człowiek, który rozmawiał z Wałęsą i udało się wtedy SB zwerbować Lecha Wałęsę. W życiu nie wygrają ze mną, dlatego że po mojej stronie jest prawda. To Kiszczak zrobił donosy dwa razy na mnie, a nie ja na niego. I na podstawie tych donosów jest cała ta sprawa. Mąż przed śmiercią, wtedy, kiedy jeszcze mówił, bo później już nic nie mówił, powiedział mi, pokazał mi tą teczkę, ja nie wiedziałam, że coś takiego jest w domu, pokazał mi tą teczkę i mówił, że jak będziesz mieć jakieś kłopoty, mam na myśli kłopoty finansowe, to idź do prezesa IPN-u. A ja mówię, dlaczego do prezesa IPN-u? Może to porozmawiać z Wałęsą? Nie, idź do prezesa IPN-u. W tym pakiecie była taka informacja mojego męża, że zabiera te materiały dla dobra Polski, ponieważ Wałęsa jest bohaterem polskim i nie chce po prostu zrzucać go z piedestału. Mąż uważał, że Polsce potrzebni są bohaterowie. Tam mało mamy takich prawdziwych bohaterów. I właśnie Wałęsa jako prosty robotnik był przez ludzi ustawiony na piedestale. Współpraca Lecha Wałęsy z SB miała różne fazy i tutaj jakby punktem wyjścia było to, że tych stoczniowców wówczas traktowano niezwykle brutalnie, ściągano ich na różne rozmowy mniej lub bardziej kuluarowe. Każdy wiedział, że zdarzają się także przypadki bicia i takiego przymusu. I to jest jakby jeden element, to był strach. Drugi element to był taki, że Lech Wałęsa miał zawsze coś takiego w sobie, że zawsze chciał przewodzić, rozmawiać, wyobrażał może nawet sobie, że będzie jakimś mediatorem lub kimś, kto jakby będzie pacyfikował trochę nastroje stoczniowców po to, żeby nie doszło do rozlewu krwi. Te cechy charakterologiczne, ta chęć przewodzenia, ta chęć odegrania jakiejś roli została tutaj znakomicie rozegrana przez SB. Wiadomo było oczywiście, że nie będzie mi mógł tutaj za bardzo niczego pozytywnego zrobić poza przekazywaniem informacji SB lub działaniami różnymi ukierunkowanymi na to, żeby pacyfikować nastroje w duchu takim, jak życzyła sobie tego Służba Bezpieczeństwa. Po jakimś czasie, mniej więcej dwóch, trzech latach, ewidentnie widać, że Lech Wałęsa już był i rozczarowany działaniami ówczesnych władz i jakby coraz bardziej dystansował się od Służby Bezpieczeństwa i ta współpraca została zerwana. W zasadzie już, mimo że formalnie pozostawał w ewidencji operacyjnej jako TW Bolek w latach 1970-76, to ostatnie 2-3 lata to tam już praktycznie żadnej współpracy nie ma. Jest raczej niechęć do współpracy, jasno artykułowana przez Wałęsę. Także mamy tutaj różne, jakby dwie, trzy różne fazy tych kontaktów z SB i w zasadzie zdjęcie go z ewidencji w 76 roku już miało znaczenie tylko formalne. Ta współpraca już od kilku lat nie istniała. Ze mną rozmawiano jako z szefem strajku. Dodatkowo byłem przywódcą tamtego czasu. Rozegrałem to jak potrafiłem. Rozegrałem to naprawdę dobrze. Nigdy nie zdradziłem ani robotników, ani idei, nigdy nie byłem po stronie komunistycznej, byłem śmiertelnym wrogiem, nigdy nie byłem agentem. Kiedy niekończące się gorące dyskusje i polemiki coraz bardziej zacierały obraz odnalezionych w willi generała Kiszczaka dokumentów, do pracy musieli przystąpić eksperci. Ekspertyza ta była
kluczowym, choć nie jedynym dowodem w sprawie, który legł u podstaw wydania takiej, a nie innej decyzji procesowej kończącej śledztwo. Wykonanie żmudnych badań dokumentów z teczki TW Bolka powierzono moim kolegom z Krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych. Ekspertyzę wykonało dwóch biegłych. Zespół biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie powołany został w dniu 20 maja 2016 roku. Zadaniem biegłych było ustalenie na podstawie oczywiście wszechstronnych badań, czy dowodowe dokumenty, które przekazano im do badań, chodziło o 157 konkretnie dokumentów, wśród których znalazły się doniesienia, zobowiązanie do współpracy, informacje różnego rodzaju, służbowe notatki, czy nakreśliły je osoby, od których pochodził materiał porównawczy przekazany biegłym do badań. 7 miesięcy później publicznie ogłoszono wyniki ich pracy. Panie prezesie, panie dyrektorze, szanowni państwo, wiem, jaka jest praca biegłego i dlatego pozwoliłam sobie powiedzieć kilka słów na temat opinii, którą wykonywano w Instytucie, w pracowni badania pisma ręcznego i dokumentów. Należy podkreślić, że biegli wykonali ogromną i mrówczą pracę, ponieważ dowodowych dokumentów, które zbadali, było bodajże 157. Jeżeli chodzi o materiał porównawczy, podam dla przykładu pochodzący od pana Lecha Wałęsy, to liczył on sobie 142 dokumenty. Między innymi znajdowały się tam dokumenty pochodzące z lat 1963 do 2016 roku, więc taki materiał bardzo obszerny. Biegły musi ocenić materiał dowodowy, musi mieć odpowiedni materiał referencyjny i odpowiednie metody. Oczywiście biegłym do badań przekazano również materiał porównawczy pochodzący od funkcjonariuszy wykazanych w tych aktach dowodowych, w tych teczkach współpracy. Proszę państwa, biegły jest odpowiedzialny za zastosowanie odpowiednich metod. Zastosowaliśmy metodę graficzno-porównawczą. Ta metoda jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji. Badano sposób kreślenia tego pisma, motorykę, zmiany fluktuacyjne, zresztą jakie zachodziły na przestrzeni lat. Druga metoda, która została zastosowana do tych badań, to jest metoda optyczna. Czy dokumenty dowodowe nie noszą śladów ingerencji, przerabiania, kopiowania, wycierania? Proszę państwa, na 154 dokumentach dowodowych kategorycznie wykazano obecność zapisów i podpisów nakreślonych przez osoby, których rękopisy przedstawiono do badań jako materiał porównawczy. Na dwóch dokumentach nie stwierdzono zapisów i podpisów sporządzonych przez którąśkolwiek z 11 osób, których rękopisy przedstawiono do badań jako materiał porównawczy. Gdy prawo będzie wymagało od ciebie, abyś wystąpił jako biegły, bądź zawsze człowiekiem nauki. Nie do ciebie należy zemsta za ofiarę, ratunek niewinnego lub zniszczenie winnego. Twoim wyłącznym zadaniem jest złożyć świadectwo w ramach twojej wiedzy i twoich naukowych możliwości. Dziękuję państwu. Może to za zdrowie pana generała. Żeby panu się właśnie udało to, co pan rozpoczął, ale udało sfinalizować. Tak, ale sfinalizować. Przeprowadzona ekspertyza nie była jedynym dowodem w sprawie. Ona korelowała z zeznaniami szeregu świadków przesłuchanych w tym postępowaniu. Przestępstwa sfałszowania dokumentacji teczki współpracy oraz teczki personalnej tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek nie podrobiono. Dlatego też skutkowało to wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania.
Jak dotarł pan do informacji na temat archiwum Kiszczaka w Stanford? No, można powiedzieć, że to był klasyczny przypadek, dlatego że ja szukałem zupełnie innych materiałów. Ktoś gdzieś mi powiedział, że materiały dotyczące MSW znajdują się w Stanach Zjednoczonych. I pamiętam, że zacząłem szukać, na szczęście Amerykanie mają dość dobrze zdigitalizowane swoje archiwa. I właściwie przez przypadek trafiłem na to, że jest jakieś archiwum Czesława Kiszczaka. Sprawdziłem to, było to kilkadziesiąt jednostek archiwalnych. No niestety bez jakiegoś takiego szczegółowego opisu, co właściwie się tam znajduje i skąd się to tam właściwie wzięło, no pozostawało jedno, żeby to sprawdzić, trzeba było tam po prostu zwyczajnie polecieć. Była to dość ciekawa akcja, ponieważ właściwie została przeprowadzona przez kilka redakcji równocześnie. Współpracowały przy tym Polskie Radio i Dziennik Rzeczpospolita. Poza Tomaszem Krzyżakiem w wyprawie za ocean brał udział także Wiktor Świetlik. Miejsce jest nieprawdopodobnie historyczne. Zaskakuje do jakiegoś stopnia swoją skromnością, bo jest to właściwie zwykła, mała czytelnia, która jest równocześnie jednym z najbardziej fascynujących archiwów dotyczących historii najnowszej XX wieku. Maria Kiszczak organizowała w latach 90. jakąś charytatywną aukcję, na którą to aukcję wystawiła m.in. mundur generalski Czesława Kiszczaka. I ten mundur kupili właśnie Amerykanie, został przez nich kupiony. I to jest taki zalążek tworzenia tego archiwum. No rzeczywiście, dość szybko, bo pierwszego dnia z jednej z gazet wypadło kilka kartek. Był to list z lat 90. Czesław Kiszczak wywołuje jakby Lecha Wałęsę do odpowiedzi po tym, kiedy Lech Wałęsa występuje gdzieś w jakimś programie telewizyjnym bądź mówi coś w jakimś wywiadzie prasowym. Żeby powstrzymał się od nadmiernie antykomunistycznych akcji i antykomunistycznych wypowiedzi. I zaczyna z nim korespondencję. Pisze mu tak: panie prezydencie, ja doskonale pamiętam to, jak to wyglądało. Myli się pan w tym zakresie i w tym zakresie, bo z mojego punktu widzenia wyglądało to tak i tak i tak. A równocześnie no tak naprawdę w tym dokumencie Czesław Kiszczak jednoznacznie sugeruje, że wie więcej niż znane jest publicznie. W Stanford jest bardzo dużo jeszcze niespenetrowanych polskich dokumentów i, co bardzo ciekawe, te dokumenty ciągle mogą trafiać do Stanford. Przedstawiciele tej czytelni działają w ten sposób, że po prostu jeżdżą po świecie i to kupują. No a jest jeszcze trochę funkcjonariuszy czy rodzin dawnych liderów komunistycznych, które pewnie na taki grosz się pokuszą.